Jak tam wrażenia? Jest git. Warto było jechać godzinkę w górę. W górę. Tam przepięknie te Alpy widzisz. Tak. Nie wiem, czym wygląda, ale ślicznie wygląda. Zjawiskowo. Tu jest też ślicznie. No. Zaczyna słońce lekko zachodzić. 300 metrów to jest teoretycznie, ale... skarba praktycznie, moim zdaniem. Przygoda metrze numer 1. Czy jedziemy w dobrą stronę, czy nie, to się zaraz okaże. Kierowcy nie ma. Samo jedziesz. Samo jeździ, samo zmienia biegi. Nie mamy żeby tam nie wiem, co się dzieje. No trudno. Okaże się, czy potrafimy w mapie, czy nie potrafimy w mapie, ale chyba raczej tak. Cholerę wysoko. Żeby zobaczyć tamten budynek. Okazuje się, że jest zamknięte. Ale przynajmniej widoczki stąd są piękne na góry i zachodzące słońce. I teraz czeka mnie droga na dół.